Hamburg. Jesteśmy na cmentarzu mojej przyjaciółki. Urodziła się 13 grudnia 1913 roku. W tym roku będzie 111 lat temu. A tego dnia w Krakowie na ulicy Szewskiej zaczynali swoją Solidarność. W planach arystokratów świata Adolf Wyszyński, Stalin, Lenin, Dzierżyński, tatuś Wandy Wasilewskiej, tatuś Szymborskiej, wyborowe towarzystwo. Ile jeszcze tam było, ale Bóg wszystko widzi. Ania była żoną Borysa. W Moskwie się urodził. Przemienienie pańskiego 6 sierpnia 1909 roku. Jego ojciec był bogatym lekarzem. Mieli nawet swoje basen. A potem ich służba ich ratowała, bo byli dobrymi ludźmi. Przybył do Hamburga. Spotkał Anię. Miłość trwała. Kiedy musiał uciekać, emigrował do Urugwaju, a po 10 latach Boża opatrzność sprawiła, że ich połączył Harry Rensch, który się urodził, był tylko rok starszy od Borysa, i spotkali się po 10 latach. Była niezwykła moja Ania. Zadzwoniła do mnie 30 lat temu i pytała się o dzienniczek po hiszpańsku siostry Faustyny. Tak się poznałyśmy. Odeszła po nagrodę do Boga 21 lutego 2011 roku. Już mija 13 lat. Matko Boża Wszechwładna, Ty wiesz wszystko. 10 lutego w 1996 roku odszedł Borys. Nasze życie. Matko Boża, siostro Faustyno, nie wiedziałam, że będę tutaj, w tym mieście. A teraz mogę dziękować Bogu za moich wnuków, za wszystko, co otrzymałam, wszystkie dary. Ale w imieniu tych, których już nie ma, proszę Cię, Matko Boża, Święty Maksymilianie, wszyscy święci, męczennicy, żebym mogła przekazać prawdę, którą wiem, dziękując Bogu za wszystkie dary i Matce Boskiej, patronce Hamburga, która chroni to miasto, że rządzą tutaj władcy świata. Matka Boża wie. Matko Boża Wszechwładna, która wszystko wie wcześniej, 28 kwietnia będzie niedziela w tym roku, w 33 roku został zgilotynowany nasz dziadek w Berlinie, a tego dnia Matka Boska objawiła się w Warszawie, zapowiadając swoje objawienia w Siekierkach od 3 maja 1943 roku. Objawiała się do 15 września 1949 roku. Wiedział kardynał Wyszyński, bo przygotowywali wtedy powstanie warszawskie. Powstanie warszawskie. Ofierze oddały się siostry sakramentki. Jedna z nich, poznałam ją wcześniej, Katarzyna od Wszystkich Świętych, miała śluby wieczyste 10 listopada 1943 roku, kiedy tu w Hamburgu zgilotynowano 3 kapłanów i pastora dla ich religii. Mówił o tym przestępca Franciszek, którego widziała podczas jego urodzin Faustyna. Urodził się w 25. rocznicę święceń biskupich biskupa Krakowa, Sapiehy,
Bóg wszystko widzi. Widział również urodziny Karola Wojtyły w domu Żyda Bałamuta, kiedy w Rzymie tego dnia ojciec Deon poświęcił kamień węgielny pod kościół serca Chrystusa Króla. Wojtyła był tam w swoją 60. rocznicę urodzin, a potem był w Bonn w Pałacu Sobieskiego 15 listopada w 80. roku, omawiając z Helmutem Schmidtem, z ambasadorem Polski, synem Bieruta, z Brzezińskim i z wszystkimi swoimi kumplami stan wojenny zaplanowali na 13 grudnia 1981 roku. Dlatego też, jak 13 maja w 2000 roku w Muzeum Kunstgewerbe fotografowałam ikony, które Breżniew podarował Schmidtowi. Matka Boża to widziała i odeszli do jakiego nieba, może nieba owsiaka. Wszyscy odchodzili 10 listopada. Breżniew w 1934, Helmut w 2015. Jest to dzień powstania miasta zawierzonego Matce Boskiej 10 listopada 810 roku i dzień urodzin naszego niezwykłego apostoła Bożego Miłosierdzia, apostoła Eucharystii Hermana Cohena w Hamburgu. A urodził się w rocznicę praw miejskich Wadowic, rocznicę powstania biskupstwa w Hamburgu, jego nawrócenie w Bad Ems, a potem w Bad Ems depesza sfałszowana Bismarcka, która wywołała wojnę pruska-francuską. A założył wcześniej pustelnię Matki Boskiej Nadziei przy Lourdes, zanim było objawienie w Lourdes. Matka Boska Nadziei objawiła się przed jego odejściem 20 stycznia 1871 roku, gdy odchodził w Berlinie, w mieście słowiańskim polskiej królowej Małgorzaty Brandenburskiej, gdzie urodziła się w dniu śmierci Ludwika, króla królów, 25 sierpnia 1270 roku. A potem urodziła się w jej rocznicę urodzin siostra Pascalina, niezwykła, ojciec był z Ingolstadt, mama była z Dachau. Niezwykła siostra, sekretarka ostatniego świętego papieża, Piusa XII, który był wielokrotnie tutaj w Hamburgu śladami Piusa X, Benedykta V. Jezu, ufam Tobie, Matko Boża Wszechwładna, pomóż nam, żeby była prawda. Bój bezkrwawy, tak zapowiadał nasz ksiądz Markiewicz, gdy ukazał mu się anioł Stróż Polski. Bój bezkrwawy, mamy zwyciężać modlitwą. Tak jak potem mówił Polakom 6 czerwca w 1876 roku, nasz król Polaków w Rzymie, Pius IX, którego sekretarzem był kardynał Czacki, i który wysłał Hermana Cohena na fundację Karmelu do Londynu. Tak jak świętego Augustyna. I był w Krakowie, w Poznaniu nasz Herman Cohen na zaproszenie na swojego przyjaciela, kardynała Leduchowskiego. Chodził śladami swojego dziadka, który był rabinem w Poznaniu. Był w kościele cudu eucharystycznego, który zdarzył się w dniu pogrzebu świętej Jadwigi Króla. Urodził się tam też mój dziadek, wczoraj była rocznica jego chrztu. 21 czerwca 1861 roku. Byłam duchowo połączona z modlitwą na Wronieckiej, z księdzem Michałem Woźnickim i z wszystkimi kapłanami, do którzy mnie wysłali do niego. Z kapłanami z Dachau, księdzem błogosławionym Michałem Woźniakiem, z biskupem Neuheuslerem, apostołem prawdy, który urodził się 27 stycznia 1888 roku przy Dachau,
i spędził swoje urodziny 27 stycznia w 1945 roku w Dachau, kiedy oni podobno wyzwalali Oświęcim, co nie jest prawdą, nie było nigdy żadnego wyzwolenia, program jest dalej, ale Bóg wszystko widzi, Matka Boża też. Jezu, ufam Tobie, dziękujemy Ci, Matko Boża, za wszystkie łaski, wieczny odpoczynek racz im dać Pani, a światłość wiekuista niech Pani świeci. Nasi przyjaciele, Aniu, dziękuję Bogu za to, że mogłam Ciebie znać, moją najlepszą przyjaciółkę. Jezu, ufam Tobie.